Sklep motoryzacyjny Karbownik. Części i akcesoria. Zapraszamy do naszego stacjonarnego punktu sprzedaży oraz serwisu. Wodzisław Śląski, Jastrzębska 192. Odra Wodzisław Śląski od długiego już czasu nie występuje na żadnym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Przy Bogumińskiej na próżno szukać w tej chwili jakichkolwiek emocji związanych z Zieloną Murawą czy donośnych decybeli dochodzących z trybun. Nie ma drużyny, ale są kibice. Mogliśmy to zaobserwować podczas corocznego turnieju kibiców Odry imienia świętej pamięci Piotra Fabijańczyka. Jedną z głównych atrakcji, oprócz oczywiście rozgrywanych spotkań, był pokazowy pojedynek byłych graczy Odry. Na parkiecie pojawili się m.in. Grzegorz Tomala, Jan Woś czy Paweł Sibik. Fajna inicjatywa kibiców, tym, że się od lat spotykają. Tak, w tym roku dostaliśmy zaproszenie. No, skorzystaliśmy w niewielkiej liczbie, bo jest nas tylko pięciu, no, ale może kiedyś nas będzie więcej. Ale na pewno miło. No, latka szybko lecą, no to już minęło 4 czy 5 lat już nawet. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno fajna rzecz znowu zagrać 6 bramkę. Paweł Sibik do mnie dzwonił, żeby tu przyjechać, no z miłą chęcią. Powiedziałem, że tak, nie ma problemów. Chciałem spotkać się z moimi kolegami byłymi, no i z kibicami, którzy mnie kiedyś kibicowali. Grzegorz Tomala nie ukrywa, że podczas skandowania nazwiska byłego bramkarza wodzisławskiej Odry pojawił się lekki dreszczyk emocji. Na pewno tak, no bo jak to powiedzieć można, że też do tego klubu coś zrobiłem, coś tam pomogłem im, żeby się utrzymywali w tej pierwszej lidze. No oczywiście to była Orange, nie, ale jeszcze pierwsza liga. No i bardzo, bardzo miłe to było i troszeczkę ja skórka, można powiedzieć, gęsia była na... się zrobiła. Na parkiecie wielokrotni reprezentanci Odry w Ekstraklasie pokazali, że piłkarskiej techniki się po prostu nie zapomina. Kilogramów przybywa, kondycja opada, ale gdzieś tam to zrozumienie na boisku gdzieś tam dalej pozostaje. No i wiadomo, jak się człowiek czegoś nauczy, no to już tam zostaje. Wystarczy sobie w odpowiednim momencie przypomnieć. Także jeszcze mamy do rozegrania jeden mecz, czyli chcielibyśmy go wygrać, bo wiadomo, że to jest jakby po to się gra piłkę, żeby wygrywać, tak? To powinno być u każdego sportowca, czy to amatora, tak jak my teraz, że po prostu chcemy wygrać, czy to są kibice, czy ktokolwiek inny, my po prostu chcemy wygrać i robimy wszystko, żeby to zrobić. Pomimo tego, że Odra Wodzisław ma swoje problemy, to ciągle uchodzi za spory kawał historii polskiej piłki. Grzegorz Tomala i Jan Woś mają w pamięci kilka szczególnych spotkań. Najlepszy mecz mi wyszedł na Legii Warszawa 0-0. Akurat tam dostałem, bo jak się nie mylę, 9 w sporcie, nie? Co było, no ale no, bardzo dobry mecz był na całego zespołu, no i mi to się udało. Na pewno pamiętam mecz na Jagiellonii, gdzie tam strzeliłem dwie piękne bramki. No, sam zastanawiam się, skąd się to wzięło, te bramki tej urody, no ale myślę, że dużo tych meczów tutaj było przy Bogumińskiej, gdzie były derby, czy z Górnikiem. Mam akurat ten mecz nagrany, kiedy złamałem kość jarzmową, także na pewno te mecze tutaj, szczególnie te derbowe, na pewno tkwią w pamięci, bo jest to fajna oprawa, masa kibiców, no i zacięta, twarda walka i to już gdzieś tam pozostanie z nami, natomiast życie toczy się dalej i trzeba sobie radzić. Historia klubu z Bogumińskiej jest naprawdę bogata. To jednak nie odgrywa dzisiaj zbyt wielkiej roli. W Wodzisławiu cały czas liczą, że drużyna wystartuje w nowym sezonie ligowym. Ja tak jak myślę o Odrze Wodzisław, no to myślę, że docelowo trzecia liga w Wodzisławiu to nie powinno być żadnego problemu. No, wiadomo, że gdzieś wyżej to już jest ten futbol zawodowy, gdzie już trzeba piłkarzom płacić czasami spore pieniądze, natomiast myślę, że stać nas spokojnie w Wodzisławiu na trzecią ligę, która będzie bazowała na wychowankach. Myślę, że szkolenie od lat tutaj się nie zmienia. Gdzieś 200 dzieciaków codziennie trenuje w Odrze Centrum. Nie wiem, co będzie dalej od czerwca. Tutaj słyszę, że czwartoligowa Odra również może zacząć funkcjonować. Także myślę, że na ten moment to śmiejemy się w szatni, że kibice są, a nie ma klubu.
ale myślę, że to wszystko wróci do normy i będzie to poukładane tak, jak powinno być, czyli że będzie klub na, wydaje mi się, na trzecią ligę spokojnie stać w Wodzisławiu i trzeba będzie zrobić wszystko, żeby dla tych choćby kibiców coś takiego znowu powstało, bo oni niezłomnie wierzą i cały czas walczą o to, żeby w Wodzisławiu była piłka.